Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Serdecznie witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w tej chwili wieczorowej, kiedy dana nam została ta łaska, że możemy być zgromadzeni przed obliczem Pana Boga zastępów. Zanim będę czytał Słowo Boże, chciałbym Wam przekazać chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru z Gliwic, gdzie miałem możliwość być w niedzielę i tam wszyscy bracia i siostry Was pozdrawiali, zechcieliście przyjąć. Drodzy, tak leżało mi na sercu, by podać tą pieśń dotyczącą mocy krwi Pana naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. I na pewno śpiewając tą pieśń, wypowiadając słowa, że jest moc w świętej krwi, w świętej zbawicielowej krwi, to oczami naszej wiary już widzieliśmy, przypominaliśmy sobie właśnie tą świętą, jedyną, niepowtarzalną i doskonałą ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, która została złożona dla naszego zbawienia. I tak mając na uwadze to, że właśnie zbliża się ten dzień, ten czas, kiedy wspólnie razem jako zbór będziemy wspominać pamiątkę śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak bardzo ważne i istotne jest to, abyśmy przygotowywając się do tego, mogli rozmyślać, mogli wnikać, mogli przybliżać się, mogli korzystać z mocy tej ofiary, a zarazem z mocy krwi Jezusa Chrystusa, która jest do dzisiejszego dnia w zakresie Bożej łaski dostępna dla wszystkich, którzy wierzą, dla wszystkich tych, którzy potrzebują czy czują tą potrzebę korzystania z mocy tej świętej krwi, którzy poważnie traktują ten wielki, ten największy, niepowtarzalny dar Boży, jaki został darowany dla ludzkości, a między innymi dla każdego jednego z nas. Apostoł Święty Paweł powiedział takie słowa w liście do Filipian w 3 rozdziale, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Oto w tych krótkich słowach zawarta jest treść, można by powiedzieć, najgłębszego pragnienia apostoła Pawła, jak i również takiego zdecydowanego ubrania, postawienia na pierwszym miejscu wartości Chrystusa, Jego ofiary. On powiada tutaj, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. To znaczy, że cokolwiek byśmy wzięli i starali się w życiu w jakimś momencie postawić na równi czy powyżej ofiary Jezusa Chrystusa, to będzie tylko szkodą, to będzie stratą dla naszej duszy, nie stratą jakiejś tam sprawy materialnej, ale dla naszej duszy. Jak bardzo istotne i ważne jest to, abyśmy również w ten sam sposób podchodzili do tej sprawy, z tym pragnieniem, aby właśnie w porównaniu z tą świętą ofiarą wszystko porównać, jakoby to były śmiecie. Nie znaczy to, że mamy wszystko wyrzucić i z niczego nie korzystać, ale naprawdę w porównaniu z tą mocą, z tym błogosławieństwem, z tą wartością, która nam została darowana w Chrystusie Jezusie, to właśnie to wszystko jest niczym przemijającym, bezwartościowym dla zbawienia duszy. I dlatego też tak myślę, że słusznym będzie, jeżeli w tej chwili wieczorowej przyglądniemy się, mając na uwadze słowa tej pieśni,
że jest moc w świętej krwi. Na czym polega ta moc? W czym ona się mieści? Jakośmy powinni korzystać z mocy krwi Jezusa Chrystusa, bo wiemy, że tylko wtedy, kiedy my uwierzymy, kiedy ona stanie się naszym udziałem, kiedy będziemy w tym trwać, możemy mieć tą żywą nadzieję właśnie na to, aby żyć wiecznie. I dlatego chciałbym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przynieść właśnie, abyśmy poprzez Słowo Boże mogli przypomnieć sobie. Przypomnieć, mówię, dlatego że przekonany jestem, że my wiemy o tym. Ale jakże istotne jest to, jak mówi apostoł Paweł, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Aby to nigdy gdzieś nie poszło na dalszy plan w naszym życiu. Abyśmy zawsze, pomimo naszych starań, zabiegów, prac, czy nauki, czy czegokolwiek, aby to było na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ofiara Jezusa Chrystusa, która, chcę tutaj podkreślić, nie tylko jednorazowo dla nas ma znaczenie czy wartość, ale jej wartość się nigdy nie kończy. Jak i również jest ona dla nas istotna przez cały ciąg naszego życia i myślę, że i na wieczność. Apostoł święty Paweł powiada takie słowa, czy autor listu do Hebrajczyków, tutaj w 9 rozdziale, przeczytam 2 wiersze. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata przychodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Oto zwróćmy uwagę na te słowa, które tu zostały powiedziane. Że Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszłych wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Czyjego odkupienia? Bracia i siostry, i tutaj już jest pierwszy taki element wartości i mocy krwi Jezusa Chrystusa, która ma moc dla każdego, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest jedynie Mesjaszem, że dzięki Jego ofierze przelanej krwi właśnie dostępujemy odkupienia. Z czego? Od czego? Taka prosta odpowiedź, rzeczywista, zgodna z rzeczywistością. To wszyscy z powodu naszych grzechów znaleźliśmy się w niewoli szatana, w niewoli grzechu. Szatan zyskał z powodu grzechu naszego absolutne prawo względem nas. I jego celem jest, aby tych, do których zyskał prawo z powodu grzechu, zaprowadzić na wieczne potępienie. Ale Jezus, działając na podstawie miłości Ojca i Boga, właśnie przyszedł w ciele ludzkim na ten świat, aby ofiarować samego siebie i poprzez tą ofiarę wykupić. Wykupić. My wiemy, co to znaczy wykupić. Ktoś coś miał w posiadaniu, ale ten ktoś został wykupiony. Została zapłacona pewna cena. Cena za naszą duszę. I właśnie skoro nas wykupił, to w tej chwili do kogo należymy? Na pewno wszyscy zgodzimy się z tym, że należymy do tego, który nas wykupił. Do Jezusa Chrystusa. Dzięki mocy Jego krwi, będąc wykupieni, stajemy się Jego własnością. Chwała Jemu za to. Bracia i siostry, Słowo Boże, ono tak wyraźnie mówi na ten temat. Chciałbym tu jeszcze może odczytać to, co powiada apostoł święty Piotr w swoim liście. Zwróćmy uwagę.
To jest mocno podkreślone w Słowie Bożym i nigdy to nie powinno uchodzić naszej uwadze. I powiada tak, pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, może 18-19 wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wiedząc, bracie i siostro, myślę, że wiemy o tym, ale czy zawsze pamiętamy, że zostaliśmy wykupieni i należymy do tego, który nas wykupił na swoją absolutną własność. Drodzy, kiedy my oglądamy w Słowo Boże, zauważamy, że moc krwi Jezusa Chrystusa nie zamyka się tylko na tym jednym etapie wykupienia. Ponieważ jako ludzie potrzebowaliśmy i potrzebujemy nadal dalszego działania mocy krwi Jezusa Chrystusa. I o tym właśnie mówi nam Słowo Boże i chciałbym tutaj odczytać takie jedno zdanie w Księdze Objawienia Jana w pierwszym rozdziale i tutaj powiada w ten sposób piąty wiersz. Może czwarty odczytam też. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Wyzwolił nas z naszych grzechów. To właśnie taki stan nasz był, że byliśmy w niewoli grzechu, ale nie tylko to. Ale właśnie ciążyły na nas te grzechy, które myśmy popełnili. Ciążyły na mnie te grzechy, które popełniłem w moim życiu. Ciążyły na każdym jednym z nas. I nigdzie byśmy się nie uciekli od nich. Gdziekolwiek byśmy się chcieli schronić czy pójść, to zawsze grzech, on pójdzie za człowiekiem. Nie uciekli nigdzie człowiek. Ale tu dokonało się wielkie dzieło. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Wyzwolenie od przekleństwa grzechu. To inaczej można by powiedzieć przebaczenie grzechu. Zdjęcie tego grzechu. Gdzie więcej on nie ciąży. Więcej nie ponosi się konsekwencji z powodu tego grzechu. Bo Jezus Chrystus mocą swojej świętej krwi właśnie wyzwala, przebacza nasze grzechy. Czy nie jest to wielkie dzieło? Nikt to inny. Żadne pieniądze, żaden obrzęd, żadna kultura, żadna mądrość ludzka nie byłaby w stanie tego uczynić. To uczyniła krew Jezusa Chrystusa. Chwała Panu za to. Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy zauważyć, że zakres mocy krwi Jezusa Chrystusa, on dalej jest bardzo istotny, potrzebny również i dla nas, którzy poprzez wiarę wyznajemy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I tutaj w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków, a w 14 wierszu jest powiedziane tak, a może 13, 14. Bo jeżeli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalany i przywracają cielesną czystość, o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Oto tutaj dowiadujemy się coś więcej. A mianowicie, że nawet jeżeli zostaliśmy wykupieni, nawet gdy Bóg przebaczył nam nasze grzechy w Chrystusie, to jednak zostaliśmy jakoby zanieczyszczeni grzechem. Pozostała pewna plama,
I tutaj dowiadujemy się, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza sumienie od martwych uczynków. Oczyszcza, czyni je czystym, czystym, całkowicie. I to nie można by było osiągnąć czymśkolwiek innym. Ani żadne pieniądze, ani żadne inne obrzędy. Ale właśnie krew Jezusa Chrystusa oczyszcza. Czy chciałbyś być bielszym niż śnieg, śpiewamy w pieśni. I to dzięki krwi Jezusa Chrystusa. I tu jeszcze powiada, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Bez tego oczyszczenia, to w tym życiu nie bylibyśmy zdolni. Nie bylibyśmy, że tak powiem, nawet dopuszczeni do tego, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ale potrzebna moc tej krwi. Moc tej krwi jest tak wielka, że ona zmywa wszelki brud. Ona zmywa wszelką skazę, plamę. Właśnie usuwa sumienia każdego człowieka, który przychodzi, aby właśnie przyjąć. Drodzy, następnie, kiedy my wglądamy do Słowa Bożego, to zauważamy, że dzięki mocy tej krwi my zostajemy usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni. Zwróćmy, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5. Tu jest powiedziane w ten sposób, nie chciałbym zacytować, może 8-9 wiersz. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zwróćcie uwagę. Usprawiedliwieni. To nie jest to, że człowiek się sam usprawiedliwia. Ale właśnie dzięki krwi Jezusa Chrystusa zostajemy przedstawieni przed Jezusem, przed Ojcem. Przez Jezusa Chrystusa jako, w ten sposób, jakobyśmy nigdy nie zgrzeszyli. On nas usprawiedliwia. W innym miejscu Słowa Bożego powiada, że On się stał sprawiedliwością naszą. Jesteśmy usprawiedliwieni. Nie to, że my się będziemy usprawiedliwić, że był niewinny. Ale właśnie kiedy my wyznajemy grzechy nasze, uznajemy się winnymi i spoglądamy z ufną wiarą na ofiarę Jezusa Chrystusa, to krew Jezusa Chrystusa usprawiedliwia. Chwała Bogu za to. Jest to tak wielkie działanie mocy krwi Jezusa Chrystusa. Drodzy, kiedy my czytamy Boże Słowo, my możemy zauważyć następny etap działania mocy krwi Jezusa Chrystusa. Ono nam o tym mówi. I zwróćmy uwagę, wracając do listu do Hebrajczyków, a 13 rozdział, i tutaj jedno zdanie odczytam. Powiada w ten sposób. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Drodzy, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Napisano jest w Piśmie Świętym, że świętymi bądźcie, i żem ja święty jest, mówi Pan. My widzimy, że w dzisiejszych świecie, czy może w niektórych religiach są jakieś tam obrzędy, jakieś procedury doktrynalne, które mają kogoś obwołać, czy ustanowić, czy uznać jako świętego. Ale my doskonale wiemy, dzięki Bożemu Słowu i temu światłu, które pochodzi od Boga, że my sami przez własną sprawiedliwość, uczynki czy cokolwiek inne nie osiągniemy tego stanu świętości. Tym, który może nas uświęcić, to właśnie jest krew Jezusa Chrystusa. Ta święta przelana krew tam poza bramą, ta przelana krew, ona czyni nas uświęconymi. Uświęconymi. I dlatego też dzięki temu my możemy korzystać z następnego przywileju, tego wielkiego przywileju, który nam jest udostępniony. Udostępniony przez Jezusa Chrystusa. Jaki to jest przywilej? Że my ludzie, którzy niegdyś daleko od Boga
bez nadziei, bez obietnic, wrogo usposobieni do Boga. Dany nam został przywilej zawarcia przymierza z Bogiem. I Pan Jezus Chrystus właśnie powiada, kiedy ustanawiał tą wieczerzę nowotestamentową, powiada, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Krew nowego przymierza. Przymierze między człowiekiem a Bogiem, ale tylko dzięki temu pośrednikowi, Jezusowi Chrystusowi, który wszedł tam do niebiańskiej świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią. Chwała Jemu za to. Dzięki temu ja i ty mieliśmy ten przywilej, aby również my mogli zawrzeć przymierze z Bogiem. Drodzy, i nie na tym koniec. Kiedy wglądamy w głębię Bożego Słowa, zauważamy taką następną głębię, następny etap mocy tej krwi Jezusa Chrystusa, która jest działająca i ona nie traci, jak wspomniałem, na wartości i na działaniu. Zwróćmy uwagę, apostoł święty Paweł w liście do Kolosan powiedział takie słowa, które chciałbym również w tym temacie tutaj podkreślić. I tutaj powiada tak w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, może od 20 wiersza przeczytam, może od 19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego więzkim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Chwała Panu! Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, jakie tu jest wspaniałe pojednanie! Musiała być cena do pojednania. Coś musiało być, co nas pojednało. I tym właśnie jest krew Jezusa Chrystusa. Abyśmy już więcej nie byli obcymi, wrogo usposobionymi, aby nie było tego muru nieprzyjaźni, ale właśnie abyśmy byli jedno, abyśmy mogli do Boga zawołać Ojcze nasz, aby On spoglądał przez ofiarę Jezusa Chrystusa na nas jako na synów i córki, zrodzeni dzięki właśnie tej śmierci i zmartwychwstaniu Pana naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Drodzy, i dalej ta moc krwi Jezusa Chrystusa otwiera dla nas dalszą perspektywę, dalszą łaskę, dalszą głębię. I tutaj znowu wracając w liście do Hebrajczyków, znajdujemy takie słowa, które chciałbym odczytać. One są tak bardzo aktualne i ważne dzisiaj dla nas. Kiedy również jesteśmy przed obliczem Bożym, kiedy jesteśmy w czasie pielgrzymki naszej tej ziemi. I tutaj czytamy tak. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 19 wiersz. Mają więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Oto tutaj tak wyraźnie jest napisane. Przez krew Chrystusa Jezusa mamy wstęp do świątyni i stajemy się świątynią Boga żywego. Wstęp do świątyni. Kapłan nie mógł wchodzić do świątyni bez krwi. Tylko z tą krwią mógł wchodzić do miejsca najświętszego. I tutaj dzięki tej krwi Jezusa Chrystusa dana ta możliwość, ta łaska, że mogli staćmy się tą świątynią. Możemy być w zakresie świątyni żywego Boga. Tej świątyni nie rękoma zbudowanej. Tej świątyni, którą budowniczym jest Bóg. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Drodzy, jak bardzo istotne i ważne jest to. Drodzy, chcę jeszcze tutaj zwrócić uwagę na następny etap. Teraz,
kiedy przeżywamy to, kiedy to staje się naszym udziałem, czy na tym koniec? Nie, nie koniec. Ponieważ Pan Jezus Chrystus i Słowo Boże nam mówi o tym, że zwróćmy uwagę, jeszcze tutaj chcę odczytać z 9 rozdziału Listu do Hebrajczyków, 23, 24 wiersz. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Drodzy, z mocą tej krwi, która została uznana jako jedyna, wartościowa, skuteczna przez Boga dla ubłagania za grzechy i również ten czas dla tych, którzy są też odkupieni, uświęceni, pojednani, usprawiedliwieni, którzy mają wstęp do świątyni, Jezus Chrystus się nadal wstawia. Stawia się tam jako ten arcykapłan, jako jedyny pośrednik z mocą tej krwi za każdym, kto przez Niego przystępuje do Boga, kto wzywa imienia Jego, który sercem swoim zwraca się ku Niemu, aby właśnie korzystać z mocy tej krwi. Inaczej można powiedzieć, że dany nam jest ten przywilej, że w toku naszej wiary, służby dla Pana, mamy ten przywilej, to prawo na każdy dzień korzystać z mocy tej świętej ofiary Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę jeszcze na taki bardzo istotny element, który mieści się w mocy krwi Jezusa Chrystusa, który nam jest tak bardzo istotny, nieodzowny w naszym życiu, w naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. Taka zmianka jest zapisana w Księdze Objawienia Jana i w 12 rozdziale. Mówi o tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Mówi o tych, którzy naśladowali Jezusa Chrystusa. Mówi o tych, którzy trwali przy Nim i przeciwstawiali się szatanowi, jego zakusom. I powiada w 11 wierszu, a oni zwyciężyli go przez krew baranka. I przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I oto zwycięstwo jest przez krew Jezusa Chrystusa. I ci, którzy należą do Chrystusa, którzy pozostają zawsze aktualnie pod osłoną tej krwi, którzy zawsze czują tą potrzebę i korzystają z mocy tej krwi, tak na płaszczyźnie duchowej, jak i można by powiedzieć na fizycznej, abyśmy mogli odnosić zwycięstwo, przez co został pokonany szatan, przez krew Jezusa Chrystusa, przez doskonałą ofiarę i Jego zmartwychwstanie. I również staje się udziałem tych zwycięstw w Chrystusie dzięki tej krwi, którzy wierzą, którzy przyjmują, którzy trwają z wiarą, z szacunkiem i z uznaniem właśnie tej krwi Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, to tak podkrótce i dzisiaj wnikając w to, jak bardzo ważne jest to, aby to nigdy nie uszło naszej uwadze, aby ono nigdy nie odeszło od naszej pamięci, naszego przekonania, naszego utwierdzenia, naszej wiary. To właśnie dzięki temu, kiedy my będziemy w tym trwać, w tym żyć i pozostawać pod osłoną świętej krwi Jezusa Chrystusa, to będzie ta jedyna moc właśnie do zwycięstwa, do trwania. Można by wspomnieć jeszcze słowa, które wypowiada Pan Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale. Kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. Tutaj mówi już dalej, odnośnie zmartwychwstania, przejścia do wieczności, tam, do Królestwa Niebios. Kto je ciało moje i pije krew moją, uznaje, podkreśla to,
pozostaje w tym. To właśnie tak ważne jest istotne, ta obietnica, które pozostawił Pan Jezus Chrystus. Jakże mądrze to wszystko ułożył Bóg. Jakże to w cudowny sposób, tak prosty, tak święty, tak, można by powiedzieć, autorytatywny, największy, zostało ustanowione i udostępnione. Udostępnione w ten sposób, aby każdy, kto usłyszy, kto uwierzy, kto się otworzy, kto się utożsami, kto zapragnie, kto w tym pozostanie, mógł doświadczać w tym życiu społeczności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, życia wiecznego, trwania w Nim. Drodzy, ale jest i ostrzeżenie. Jest i ostrzeżenie, które ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, które jest istotne dla każdego jednego z nas w toku życia. I ono słowo właśnie mówi do nas w ten sposób. List do Hebrajczyków, rozdział 10, 28 wiersz. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Drodzy, są to słowa ostrzeżenia, dlatego że my, którzyśmy skorzystali z mocy tej świętej krwi, aby każdego dnia, nie tylko właśnie w czasie, kiedy przygotowujemy się do wspominania śmierci Pana Jezusa Chrystusa i uczestniczenia w stole Pańskim, ale przez całokształt naszego życia, abyśmy pamiętali, doceniali, można by powiedzieć, na pierwszym miejscu postawili w każdej sprawie wartość, świętość ofiary Jezusa Chrystusa. Abyśmy, jak tutaj jest powiedziane, abyśmy nie podeptali i nie zbezcześcili krwi przymierza. Drodzy, to jest największy dar. To jest największy dar, jakikolwiek mógł być darowany od Boga dla nas, ludzi mieszkających na ziemi. Jeżeli byśmy w życiu naszym, jakimkolwiek sposobem, słowem, gestem, czynem, postawą zlekceważyli, gdzieś usunęli, pozostawili nam na dalej, na później, jak Bóg będzie spoglądał na nas? Jeżeli zlekceważymy sobie wartość, błogosławieństwo, zawartą moc w ofierze i krwi Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, wspominał przede mną brat słowa Piotra, który powiedział do Pana Jezusa: pracowałem, nic nie osiągnąłem, ale na słowo Twoje, na Twoje słowo uczynię to. I efekt był olbrzymi. Na słowo Pana Jezusa, kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny. Baczmy, co odpowiemy Panu. Baczmy, jaką zajmiemy postawę. To nie jest sprawa z człowiekiem. To nie jest sprawa z organizacją. To nie jest sprawa z jakimś obrzędem. To jest każdego z nas indywidualnie sprawa z żywym Bogiem. I dlatego tak bardzo istotne i ważne jest, abyśmy głęboko w to wnikali. Izrael, kiedy przygotowywał się do tego święta Paschy, oni mieli oddzielić baranka i przez 14 dni spoglądać na niego. On był przygotowany, oddzielony i przez 14 dni mieli spoglądać na niego, a 14 dnia on miał być ofiarowany. On obrazował Jezusa Chrystusa.
Bardzo istotne i ważne jest to, abyśmy głęboko w to wnikali, analizowali, docenili, przygotowali się. I oto jest ta możliwość i przywilej do obecnej chwili. Dzięki temu, że Jezus Chrystus tam w świątyni niebiańskiej, po prawicy Ojca Niebieskiego, stawia się z mocą świętej krwi za każdego, którego powołał, który pokłada nadzieję w Nim, pozostaje w społeczności z Nim i pragnie wytrwać do końca, wypełniając Jego Słowo. Chcę was zachęcić, bracia i siostry, ku temu, abyśmy mogli przykłonić nasze kolana, abyśmy mogli zawołać do Boga Wszechmogącego, przede wszystkim dziękując za moc świętej krwi Jezusa Chrystusa. I również poprosić, aby dał nam takie serce, takie poczucie, takie pragnienie, taką wiarę, taką tęsknotę, aby jeszcze raz, kiedy Bóg dozwala nam dożyć, daje nam spokój, warunki, możliwości, jeszcze raz podkreślili naszą postawą, naszą wiarą, naszym pragnieniem, naszym utożsamieniem się właśnie z mocą krwi Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być zbudzeni w dzień ostateczny i mieć żywot wieczny. Przykłońmy nasze kolana.